Witam wszystkich serdecznie, mamy niedzielę. Tak jak w tytule, w oczekiwaniu na motocykl, zostawiłem umareczka do serwisu na wymianę rozrządu i łożyska główki ramy. Porobione, wszystko zrobione, ale jedna przypadłość nie ustąpiła, czyli hamulce, wibracje podczas hamowania przy prędkościach tak powyżej 100. Poniżej 100 na godzinę tego nie ma. Ja już wymieniłem dwa komplety tarcz hamulcowych, gdzie taki komplet kosztuje między 2 a 3 tysiące złotych. Także no, trochę się szarpłem. Wymienione łożysko główki ramy nie pomogło. Andrejowi pomogło, w swoim gigsie też miał podobnie jak ja, ale u mnie nie pomogło, czyli definitywnie będzie coś innego. Na pewno nie zaciski. Wszystkie tłoczki odbijają i tak dalej, tam jest malina. Lagi proste, olej wymieniony, uszczelniacze, wszystko porobione. Trzeba byłoby się jeszcze przyjrzeć w takim wypadku. W tym miejscu pokażę na przykładzie MTK. W tym miejscu, gdzie przychodzi tarcza do felgi. Czy tam po prostu nie jest coś skrzywione, lekko, leciutko, i to może, tak myślę, prowadzić do tego, że z biegiem czasu krzywi się tarcza hamulcowa. To tylko mi przychodzi do łba. Jeżeli ktoś ma jakieś inne pomysły, to proszę pisać, chętnie wysłucham. Taka sytuacja, także ja już ubrany. Wsiadam w autko, zatransportują mnie do Mareczka, 30 parę kilometrów. I co? I widzimy się na miejscu. Bang. Także już jesteśmy. Autko przyparkują, a ja idę do Mareczka się zameldować i odebrać Gixa. Wszystko już naszykowane, także zaraz się dowiemy, co jest 5. Stryk. I dzwonimy. Przejedź się i daj napój czasem. Ja nim wszystko zrobiłem teraz, nie? O! Kurwa, mówi, no ciekawi mnie jeszcze hamulce. Nie wiem, kurde, ciężki temat. Niemożliwe, żebyś miał znowu, żeby ci się te hamulce, nowe tarki i znowu się podjęły, nie? Czy one mają, teraz mają 10 tysięcy przebiegu. Właśnie. Że one tu chodzą, nie? One nie powinny bić, nie? No masz, on, i one biją tak powyżej 100 na godzinę, nie? No to poniżej 100 już nie bije, ale tak od 100 wzwyż, no to czuć, jak kurwa przód chodzi, nie? Dlatego obstawiłem, kurwa, te łożysko, a to nie to. A Andrew tak miał, śpiewak, i też przyrządek miał problem z hamulcami, to samo co ja, ale dojebał łożysko, przeszło. Chuj. Miałeś oryginalne łożysko tutaj, nie? O. Dobra, dziękuwa, zapierdzielam do domu. Ja będę zawsze. Za 2 tygodnie się widzimy na zlocie. A pewnie będziemy gdzieś zbiórkę robić na Heszu czy gdzieś. No na bank. To ja z moją pewnie też będę jechał. Kurwa, zapierdalam, pany. Bawta się. Na razie. Także ruszyliśmy. Będziemy myśleć jeszcze nad tymi hamulcami, a wy piszcie. Jak macie jakieś pomysły, co to jeszcze może być, gdzie tu jeszcze można szukać, to byłbym bardzo wdzięczny. Także testujemy dzika, testujemy. Mareczek powiedział, żeby dolać sobie troszeczkę, czyli sprawdzić olej, bo troszeczkę się ulało. Dojedziemy do domu, zobaczymy. Moto stygnie, to ewentualnie dolejemy, i mówił, że trzeba byłoby się przyjrzeć wymianie płynu chłodniczego, bo już ładnie kolor zmienił. No a jakby nie było, to ja wymieniałem gdzieś 2 sezony temu. Także no, mogłoby to być. Płyn nie jest drogi, także nie ma srania po kwaczorach, ta to zrobić. Gikser ma być dopięty całkowicie, tutaj nie ma fuszerki.
Którędy to nawigacja prowadzi? Tą drogą nie jechałem. Czemu tak? Jakimiś zadupiami? Ja rozumiem. No i jeszcze Mareczek mówił, że rozrząd był ciutkę przestawiony, nie według książki serwisowej, czyli nie wiem, kto to mógł zrobić, ja na pewno nie. Taka sytuacja, no, ale ustawił mi według książki za 200 i jest maliena. Skręć. No to czyli co, no oprócz tych hamulców, no to już w giksie jest, no nie ma się do czego przypierdzielić, jeżeli chodzi o jakieś mechaniczne sprawy. A, przepraszam, jeszcze czujnik luzu tam w stopce. Do wymiany, bo jak wrzucam na luz, to mi nie wyświetla luzu. Także wymianka tego to nie jest drogie, jest 20 euro i po sprawie. Także, no cóż, Gixer dopieszczony, jak ma swoje lata, 2009 rok, to nie ma bata na niego. Leci powolutku, zbliżamy się w stronę autostrady i mamy jeszcze jakieś z 28 kilometrów. Także wjechaliśmy sobie do Os, prawie do Os, zjazd na Os, jeszcze parę kilometrów i będziemy w domu. Zakopciła się bryczka, coś tam się jarało. Także maszyną elegancko się prowadzi, nic nie stuka, nic nie puka. Wszystko pozmieniane, prawie jak salon teraz. Igiełka, i to jest właśnie igiełka. Jedzie pociąg, jedzie. I przejechał. No i dojeżdżamy do domu, panie i panowie. Moto odebrane, naprawione. Nie stuka, nie puka, nic normalnie. Petardor Rakietor, najlepszy na świecie. Hardkorowy Gixer czarny, oni byli 750, 150 koni. Dobra. Także wystarczy, króciutko dzisiaj. Także Tuna udaje się w celu spożytkowania browara zasłużonego i widzimy się następnym razem. Yo!